Ostatni dzień na Golczewie, idziemy gdzieś tam, szukamy jezior, na razie idziemy do Dino. Ja mam oczywiście herringa 13 cm, kolega kanibala i zaraz będą ryby. Mamy 6:30. Wszedłem na jezioro i taka zdobycz, spławik darmowy i to całkiem git dzisiejszy, więc git. Pierwsza miejscówka bez żadnego brania, zaraz idziemy dalej. Kolejne 3 miejsca bez ryby, teraz idziemy gdzieś tam. Jesteśmy pierwszy raz na tym jeziorze. I szukamy, kanibal krawcik, zobaczymy. Fajnie by było, jakby coś się udało. I później może jeszcze idziemy na jezioro Okonie, jeśli są tam kładki w ogóle jakieś do łowienia. Czy miejsca inne. Teraz na takiej kładce siedzimy, ja szukam jakiejś przynęty innej do wybrania. Kolega przed chwilą miał niby jakieś odprowadzenie szczupaczka. Więc coś wiemy, że tu żyje, a ja szukam jakiejś przynęty. Teraz taki szatizik na główce 5 gram i lecimy w kolejne miejsce. Był pierwszy kontakt z rybą, jest trochę zębów. Ale niestety spadła u kolegi. No dobra, szkoda. Łowimy dalej. Będzie jak ktoś złowił. Jest szczupak u kolegi, poprawił. Czekaj, wezmę go za żyłkę niestety, ale dobra. Jest na kładce. Akurat się wypiął, taka guma. Drugi raz mu walnął, zobaczcie. No taki szczupaczek. Pierwszy nasz z tego jeziora. Szczupaczka wypuszczamy. No jest zapakowany. No dobra, chwilę był na lądzie, tam parę sekund. Pójdzie. Pójdzie. No, idzie, widzicie? Dobra, szczupak poszedł. Dobra, zmieniliśmy miejsce, teraz jeszcze kolejne zmieniamy i zobaczymy dalej. Kolega miał kolejnego szczupaka, też takiego 40-ka. No i łowimy dalej, też zmieniłem na podobną gumę. Dobra, postanowiliśmy, że przechodzimy dzisiaj całe jezioro, mega duże. Nie wiem, czy nam się uda, mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, czy coś wpadnie jeszcze. Tylko, że pozrywaliśmy najlepsze gumy, musiałem z Jorkiem zrobić takie coś. Zobaczymy, czy się sprawdzi, bo był trochę za duży na tą wodę. Przeważnie mniejsze, takie 40-taki, 50-taki, mniejsze przynęty wolą tu szczupaki, zauważyliśmy i zobaczymy. Pracuje dobrze, przy opadzie wszystko pięknie. Coś wpadnie, to będzie kolejny.